Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski. Zbieżność nazwisk zupełnie przypadkowa, ale łączy ich wspólna pasja, jaką jest judo. Od 7 lat związani są z IKS-a tak jako trenerzy judo osób z niepełnosprawnościami. Choć nie są spokrewnieni, starają się tworzyć prawdziwy rodzinny klimat. Najlepszym wynagrodzeniem za tę pracę jest dla nich uśmiech swoich podopiecznych. Ich radość, to, że ten trening jest niesamowity, nie wiesz, czego zawsze możesz się spodziewać, i taka wdzięczność. Zawsze to są uśmiechy, przyjaźnie, wiadomo, że zdarzają się różne złości, ale jednak dzieci niepełnosprawne bardziej okazują to, co czują. Dla tej grupy zawodników Paulina i Michał są wzorami do naśladowania, są mentorami i przyjaciółmi, którzy pomagają im rozwijać się w codziennym życiu. Wyobraźcie sobie, że wylatuję z moimi zawodnikami na Mistrzostwa Europy czy na Mistrzostwa Świata, lecimy przez pół świata, przesiadamy się na wielkich lotniskach, czy to Londyn, czy to jest Frankfurt, czy gdzieś indziej, i ja jestem z nimi i my musimy się odnaleźć, nie możemy się w tym tłumie zgubić, i proszę mi wierzyć, że nie jeden zdrowy, pełnosprawny człowiek by się zagubił, a nasi niepełnosprawni już przez sport, na przykład takie czynności już mają w małym palcu. Z ogromną pasją i zaangażowaniem przekazują podopiecznym zasady szacunku, tolerancji i fair play. Zawodnicy do treningów podchodzą bardzo poważnie, wylewając litry potu, choć judo dostarcza im też rozrywki poza matą. Judo, tak jak myślę każdy sport, daje to, że bardzo się uspołeczniają osoby z niepełnosprawnościami. Ja sama trenowałam, więc zawsze jedziesz zawody, widzisz halę i nic więcej. A tu jest taka radość, jak oni opowiadają, nie tam, że pierwsze miejsce wygrałem czy przegrałem. Pani, fajna dziewczyna była, albo tańczyłam z tym chłopakiem. No to jest po prostu, to są też takie emocje ich, że wyszli do ludzi, poznali nowe osoby. To nie jest tylko po prostu sala, judo, trening i koniec, do widzenia. Do niedawna jeszcze było tak, że osoby z niepełnosprawnościami chowały się w domu, nie wychodziły nigdzie. To są osoby, które się szczycą, które się czują pewne siebie, które nie chowają się w domu. Pod skrzydłami Pauliny i Michała zawodnicy zrobili ogromny progres, osiągając sukcesy nie tylko na krajowym podwórku, ale również na najważniejszych imprezach rangi Mistrzostw Europy i Świata czy letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Jest wielka satysfakcja naprawdę, jeżeli się jedzie z zawodnikami w świat, w Europę, gdzie są kraje, które tam są dużo dłużej od nas, i to one jakby powinny te trendy nam nadawać, a to jednak nasi zawodnicy, nasi elbląscy zawodnicy są tymi gwiazdami, naprawdę.